No musimy wpierw wyjaśnić, co to jest cewnikowanie, bo inaczej wygląda cewnikowanie u mężczyzn, inaczej u kobiet. Generalnie cewnikowanie to jest prowadzenie cienkiej rurki ze sztucznego tworzywa do pęcherza w celu jego opróżnienia. Tego rodzaju zabieg bywa konieczny w różnych sytuacjach chorobowych. Nie jest to bolesne u kobiet. To z całą pewnością mogę podkreślić. Cewnikowanie u kobiety nie jest bolesne z racji długości cewki moczowej. Oczywiście yy, zależy od kalibru cewki moczowej, zależy od kalibru cewnika, zależy od tego, czy się znieczuli, jak się znieczuli. Natomiast przestrzegając zasad, yy, przy znieczuleniu cewki moczowej, przy prawidłowym wykonaniu cewnikowania, cewnikowanie u kobiety jest niebolesne. I tu Matka Natura się zemściła na facetach, ponieważ cewnikowanie u mężczyzny jest e, trudniejsze i może być bolesne, chociaż znowu prawidłowo wykonane, e, czyli prawidłowy kaliber cewnika, e, prawidłowe znieczulenie, e, wówczas cewnikowanie nie jest bolesne wcale i nie jest niebezpieczne. W związku z tym, jeżeli istnieje taki mit, że cewnikowanie jest bolesne, to go obalam.